Profesor Bogdan Dziworski i Jacek Szymczak są z nami od samego początku. Zawsze mówią, że są już rodziną i w rodzinie i bardzo miło witają nas wszystkich, gdziekolwiek się nie spotykamy, czy na wernisażach profesora Dziworskiego w Warszawie, czy w Szkole Łódzkiej Katowickiej. To jest już kolejna odsłona, edycja warsztatu dokumentalnego o dosyć, że tak powiem, bardzo oryginalnej nazwie, forma w filmie dokumentalnym. O formie i dokumencie będzie mowa, również audiowizualnie. Wiemy, że dzisiaj będą również zdjęcia i co roku są coraz lepsze pomysły, zdecydowanie. Także zapraszamy na wykład i jeszcze raz w imieniu organizatorów bardzo dziękujemy za współpracę. Ja bardzo dziękuję za miły wstęp i może na początek bym powiedział, że nasza poetyka troszeczkę się rozszerza, to znaczy jest to warsztat formy dokumentalnej, ale jednocześnie zahaczamy też o elementy filmu fabularnego i to jest między dokumentem a fabułą, czyli forma w filmie dokumentalnym oraz próbujemy teraz w tym warsztacie wykonywać pewne zabiegi w systemie 3D, ostatnio modnym. Absolutnie tak i tak naprawdę naszym celem jest poszukiwać nowych form, nowych sposobów narracji, opowiadania, konstrukcji. Wszystkiego, co dotyczy języka filmu. Tak. I ja bym może wrócił do zeszłego roku, ponieważ zaczęliśmy pracę na 3D. Ja powiem uczciwie, po raz pierwszy widziałem efekt 3D w zeszłym roku. I to był efekt, po prostu zobaczyłem siebie na ekranie w 3D. I tak było. I to mnie, jak gdyby magnetyzm przeszedł, to znaczy iskra. I już wiedziałem, że jest, coś się będzie działo. No i działo się, bo zapaliłem się do tego 3D. Teraz organizuję w Łodzi cały departament 3D i tak dalej. Zacząłem się uczyć i tak dalej, i tak dalej. I teraz opowiem może tą historię pokrótce. W zeszłym roku zrobiliśmy jeden film fabularny i jeden film dokumentalny. Czyli może dokumentalistów to by zainteresowało. Pokrótce powiem, jaki był temat tego filmu dokumentalnego. Był to film pod tytułem Ballada o ścinaniu drzewa. Wzięliśmy leśniczego, pojechaliśmy, określiliśmy drzewo, prawda? Wzięliśmy kamery 3D i ponieważ z nami na tym kursie przebywał jeden z wybitnych rzeźbiarzy, to też zaprosiłem go do współpracy przy tym filmie. I polegało to na tym, że namierzyliśmy drzewo i później za pomocą takich pił, no niestety musieliśmy je ściąć, prawda? Niestety, ale były do ścięcia. Ale były do ścięcia. Tło stanowili wysokogórscy ci rowerzyści, prawda, którzy też robili nam tak zwany kurz w 3D mile widziany, czy tam kamienie odrywały się i tak dalej. I później ten rzeźbiarz przystąpił do wycinania klocka z tego drzewa i z tego drzewa wyciął kamerę 3D. Prawda? I na tym się zakończyło. Mówię to dlatego, że ten film akurat, bo nie wszystkie filmy nadają się do tej techniki 3D. Ten film wydawał nam się dość ciekawy, jeśli chodzi o system 3D i dlatego tutaj wszystkie wasze przyszłe pomysły, jeżeli my będziemy nadal będziemy konsultować, jeżeli chcecie robić 3D, to trzeba się zastanowić, czy ten film warto robić 3D, czy on w 3D będzie niósł nam jakieś formalne treści i przesłania. A co ważne, to w tym wszystkim to symbol tak naprawdę tego wyciosania w drewnie wielkiej kamery, ponieważ my tak naprawdę też takimi kamerami, może niekoniecznie z drewna, posługujemy się i ten film miał jeszcze znaczenie w jakimś przesłaniu, prawda, głębszym. Do tego chciałem powiedzieć właśnie, że powoli zmierzamy do naszego celu warsztatu, bo co jest naszym celem? Chcielibyśmy się podzielić dzisiaj w kilku słowach przed pokazem profesora Bogdana filmu. Chcielibyśmy pokazać jakby taki, może jakiś nowy system, albo trochę inny system pracy nad filmem dokumentalnym. On tak naprawdę jest doświadczeniem Bogdana Dziworskiego, moim, jak również tym takim czasem, w który my się wpisujemy powoli. Warto by się temu przyjrzeć, ponieważ to jest trudny czas dla nas, filmowców. A zaraz powiemy sobie, o co chodzi. Odrzucamy teraz
nasze tytuły, bo o tym sobie też wcześniej wspominamy. Odrzucamy sobie nasze tytuły, jesteśmy teraz praktykami, twórcami, również filmowcami i zastanawiamy się wspólnie tak naprawdę, jak zrobić pierwszy film. Jak zrobić nasz pierwszy film? Chcielibyśmy wam bardzo pomóc. Nim jednak, bo całej grupy nie znamy, tutaj doszło parę osób, kto już jest po filmie dokumentalnym, po debiucie, po swoim pierwszym filmie? Jedna osoba, kto jeszcze? Dobrze, to czyli, a ile osób by chciało zrobić pierwszy swój film dokumentalny? Czyli są właściwe osoby, czyli są nasi odbiorcy, targetowani. Będziemy prowadzić to dalej, według planu. Trudny czas. Czy żyjemy obecnie w trudnym czasie, Bogdanie? W trudnym czasie dla filmowców? No tak, zdecydowanie tak, bo w innych czasach robiliśmy film za filmem, a teraz trzeba zebrać pieniądze i to niezłe, żeby w ogóle zacząć coś robić. Czyli dla mnie, przepraszam bardzo, ja nie jestem komunistą, nie byłem, ale tamte czasy były naprawdę o tyle lepsze, że ja zawsze miałem trochę pomysłów w głowie i przychodziłem do dyrektora, wpisałem 2-3 zdania, robiłem film. Następnego dnia mogłem wyjechać na dokumentację. Czyli te czasy były o wiele ciekawsze dla mnie. Pokazują. Pokazują mi tak. Nie, jeszcze nie. Jeszcze. To nie nasza komórka, to nie nasza komórka była. To nie nasza, bo ja nie mam w ogóle komórki. Tak. Tak mi pokazują. Okej, to nie nasze było. To nie nasze. Także słuchajcie, jeśli chodzi o te czasy, to były dla mnie. No oczywiście technika poszła do przodu, ale paradoksalnie, jeżeli ja byłem związany z kamerą 35 mm i stosunek taśmy 1:8, no to ja musiałem się nieźle nagłowić, jak tą taśmę wypuścić. Teraz macie wszystko, możecie kręcić na okrągło, a później macie trudności z selekcją. Właśnie. I ta trudność tak naprawdę polega na tym, że mamy dostęp do wszystkiego. Natomiast gdybyśmy spojrzeli trochę na to inaczej, to mamy łatwy czas. To jest trudny, a zarazem łatwy czas dla młodych filmowców, ponieważ mamy super środki wyrazu, wszystkie dostępne tak naprawdę, kamery super fajne, z dużymi przetwornikami, dobrą optykę, wszystko jest tanie, światło, nawet czasami nie potrzebujemy w dokumencie światła, bo teraz mamy tak przetworniki jasne i dobrej jakości, że wystarczy aparat fotograficzny, nie będę mówić marki jakiej, i już mamy film dokumentalny. W skrócie, możemy tak sprowokować, no, tak, tak, tak. I teraz tylko szukamy tematów, a ponieważ tematy są wszędzie, więc jesteśmy na swoim. I mamy tych tematów coraz więcej, w ogóle możemy cały świat, słuchajcie, mamy samoloty, mamy możemy sobie znaleźć jakichś sponsorów, możemy polecieć, zaraz zrobić ten film, wystarczy tylko znaleźć dobry i ciekawy temat, możemy go zrobić, tak nam się przynajmniej wydaje. Dokąd zmierzamy wszyscy wspólnie, gdybyśmy teraz mieli sobie odpowiedzieć na to pytanie? Dokąd zmierzamy? Potrafilibyśmy powiedzieć jako dokumentaliści? Tak chciałbym sprowokować. Dokąd zmierzamy? Co tak naprawdę jest ważne, by stworzyć film dokumentalny? Musimy wiedzieć, czego oczekuje od nas widz, czego oczekują finansjerzy, tak? Czyli ci, którzy nas finansują, i czego chcą aktorzy. Czy potrafimy sobie wewnętrznie odpowiedzieć na te pytania? Bo chciałbym, żebyśmy jakoś tak się wspólnie gdzieś spróbowali zachęcić do takiej dyskusji. Natomiast czy potrafimy sobie odpowiedzieć na te pytania? Bo to jest dość istotne jakby na ten czas naszego dokumentu. Jeśli tak potrafimy, to gdybyśmy mieli wspólnie powiedzieć, to Bogdanie, czego oczekuje widz tak naprawdę od nas? Współczesny widz. Taki widz, który siedzi w kinie, przed telewizorem. Słuchajcie, oczekuję tego, żebyśmy tym pilotem nie przełączyli kanału chyba to. No i tak, tak, żeby od początku do końca wmurować ich w siedzenie. Słuchajcie, to mi powiedział taki gość bardzo rozsądny w HBO, bo ja prowadziłem rozmowy z HBO. Mówi tak, proszę pana, wie pan to... Trzeba zrobić tak, niech pan robi, żeby widz nie przełączył kanału. Ja mówię, akurat mam świetny temat na to. No ale oczywiście oni zaczęli ten temat analizować i oczywiście nie dali mi pieniędzy. Ja mówię, zrobię wam to. No ale jakoś nie przeszło mimo tego. Także... Czyli trochę tak jest, że zmierzamy do tego właśnie, żeby ten widz, żeby tego widza wymrozić w siedzenie. A czego oczekują firmy, czy też telewizje, czy też ci, którzy finansują filmy dokumentalne?
czego oczekują? Żeby ten film im się co? Zwrócił chyba, tak? Tak naprawdę, żeby im się zwrócił i żeby... i żeby tych widzów było jak najwięcej. Tak krótko, wiecie, mówię o takich dość oczywistych rzeczach, natomiast to jest ważne dla nas, którzy tworzymy te filmy dokumentalne. A teraz, co jest dla nas ważne? Co jest dla twórców ważne? Bogdan, co jest dla ciebie ważne? Ja też myślę, że to zależy od widza, bo są widzowie, którzy lubią różnego rodzaju filmy. No, niekoniecznie film musi mieć atrakcję, może być wytonowany, może być no, poetycki, że tak powiem. I wtedy ten widz, no, zależy od widza, zależy po prostu no, od jak gdyby doświadczenia tego widza. I ja myślę, że to głównie od widza, bo to różni ludzie różnie odbierają różne tematy. I dlatego powstały różne kanały, powstało TVP Kultura. No właśnie, właśnie Kultura oglądam. Tak jest. Kultura, absolutnie. I tak sobie... HBO też fajne dokumenty ostatnio zaczęło puszczać. TVN też ma swoją widownię, jak zrobią film dokumentalny, to ogląda ten film dokumentalny. On może do końca nie jest dokumentalny, on może być serialem dokumentalnym. Natomiast ogląda 5 milionów widzów. To też są jakieś też formy dokumentalne, tak? O tych formach można by mówić bardzo wiele, bardzo długo, analizować je głębiej, mniej lub bardziej, natomiast do tego powoli zmierzamy. Gdybyśmy urodzili się 300 lat temu, to może byśmy byli malarzami. Na pewno ta część wizualna byłaby malarzami, czyli ta, która ma tę percepcję, czy też tą wrażliwość wizualną bardziej rozwiniętą. A ci, którzy byli tacy bardziej literaccy, może by pisali w tamtych czasach książki. Natomiast zmierzam i przyjrzymy się tym, którzy są bardziej wizualni, tak tacy właśnie, no, movie makerzy typowi. Podejrzewam, że mogli dzielić jakby los, gdzieś tam podobne życie i podobne myślenie jak Caravaggio. Jak tworzył na przykład Narcyza. Najpierw stworzył Narcyza, a potem stworzył nawrócenie na przykład świętego Pawła. Co było komercyjne, co było artystyczne? Oczywiście od razu już sobie możemy odpowiedzieć. Tylko dlaczego, mimo tego, że to jest arcydzieło, mimo tego, że to jest dzieło sztuki, taki nawrócenie świętego Pawła było dziełem komercyjnym? Bo było. Ponieważ w tamtych czasach, żeby pozyskać sobie po pierwsze pieniądze, żeby opowiedzieć tam całą anegdotę, historię, widoczną tutaj na tym obrazku, musiał pozyskać tak naprawdę sponsora. Ale jeszcze inaczej, bo to było trochę inaczej. To sponsor, czyli papież, zwrócił się do niego wraz z biskupami, że w pewnym kościele w Rzymie brakuje im obrazu, który by się lepiej komunikował z widownią, czyli z wiernymi, którzy wówczas byli idealną widownią, takimi widzami przed telewizorami. I on na zamówienie tworzył dzieło. To później dopiero stało się arcydziełem, natomiast już wtedy oczywiście krytycy obecni, współcześni, tu mamy wśród nas profesora z historii sztuki, który teraz pochłonięty gdzieś w komputerze, ale jesteśmy razem z profesorem. Chciałem powiedzieć, że generalnie ten moment był bardzo podobny do tego, tak? Zgadzacie się ze mną, czy nie? Tak trochę możemy to porównać? Dość może mocne, dość może takie bardzo wyraźne, natomiast porównuję te czasy bardzo, bardzo gdzieś tak osobiście i czuję też, że tego samego możemy osiągnąć. Często jest tak, że twórcy, zwłaszcza no, filmowi, artyści, my sami, sam zresztą jak byłem studentem szkoły filmowej, bardzo mi było trudno wejść w tą stronę, tą komercyjną, czyli tego myślenia mimo twórczości, mimo artyzmu, mimo poszukiwania w sztuce swojego wyrazu, swojego spełniania się, że można coś też zrobić komercyjnie, czyli coś, co też widz albo szersza widownia zrozumie, a ja dzięki temu, że tę swoją wrażliwość sprzedaję szerszej widowni, również sprzedaję swoje wartości i swoje inne no, cele, które chcę w obrazie przekazać. Tak, to bardzo ładnie powiedziane, ale ja dzisiaj bym tu skierował może taki apel, żeby się raczej kierować sercem. A nie myśleć o tak innych dodatkach, ponieważ możecie robić niskobudżetowe filmy, ale tak co w takich ramach poruszacie, które czujecie, które znacie, które, no, jak już mówiłem, wszędzie film można zrobić, o każdym z nas, prawda, o każdej sytuacji, także raczej bym kierował tutaj
tą uwagę do tych młodych ludzi, którzy zaczynają stawiać pierwsze kroki, żeby szli kierować się sercem i jak gdyby to się mówi, iść na całość. Iść na całość. Z tym kierowaniem się sercem to bardzo ważne oczywiście i żebyśmy robili to, co jest w zgodzie z nami, to jest bardzo ważne, a chwytając kamerę, naprawdę to nie jest drogie, słuchajcie. Bogdan, sam przyznałeś, że żyłeś w lepszych czasach, my też żyjemy w fajnych czasach, ponieważ ty miałeś wtedy więcej pieniędzy na film, my teraz, ja na przykład miałem taką sytuację, że kiedy robiłem swój film, nie miałem w ogóle pieniędzy. Szukałem tych pieniędzy po korytarzach, okazało się później, że no niestety muszę to zrobić albo za własne pieniądze, albo poszukać sponsorów. No i poszukałem sponsorów, dlatego że najważniejszy był dla mnie film. Ja chciałem opowiedzieć historię już. Moje dni zdjęciowe były blisko, zbliżały się teraz szybciej. No i postanowiłem to zrobić. I potem zrobiłem, później sprzedałem to do kilku telewizji i się udało. Tak? Może jeszcze dodam, że my pracowaliśmy na Orwo Color, a to była taśma, która miała 15 dni czułości. Czyli słuchajcie, to były cholerne trudności, bo dzisiaj mamy taśmy magnetyczne, które mają no, 3200 ASA, 1500. To są olbrzymie czułości i w takich momentach możemy wszędzie właściwie kręcić. A my co, musieliśmy wymyślać sceny, żeby na taśmie, która miała 15 dni, nakręcić coś. No to były naprawdę, to były tak zwane łamigłówki. Człowiek się, tak powiem, przymierzał do tematu i myślał, jak to zrobić, w jakiej, czy światło takie, czy po całości, czy fragmentem. No to były naprawdę super kombinacje, ale to właśnie na początek te kombinacje, to mi się wydaje, są bardzo istotne. Dlatego mówię, różnica pomiędzy szkołą katowicką a łódzką jest tu podstawowa. W Łodzi jest wszystko, technika, że tak powiem, dekoracje i tak dalej i bardzo mało ludzi korzysta. W Katowicach mamy młodą kadrę i nic nie mamy. Nie mamy przedłużacza, prawda, szukamy, kombinujemy, ale dzięki tej kombinacji no, student, że tak powiem, nie myli plusa z minusem, bracie. Brawo. I to, co tutaj doświadczamy, też tego, co doświadczamy tutaj na tych warsztatach z Bogdanem Dziworskim na planie, słuchajcie, uczy nas takiej pokory do tego zdobywania świata, do tego opisu świata, słuchajcie, bo można naprawdę małymi środkami, małymi formami, małymi sposobami zrobić dobre, a nawet wielkie kino. Można. Zmierzamy powoli do tak zwanego produktu filmowego i wcale tutaj nie boimy się tego słowa, ponieważ mimo tego, że nazywamy to już produktem, filmem dokumentalnym, dziełem, może arcydziełem przyszłości, to na pewno nie zapominamy o dwóch wartościach. To są wartości artystyczne i wartości intelektualne. Wartości artystyczne. Co to znaczy, Bogdanie? Żeby film posiadał wartości artystyczne. Myślę, że mówisz o formie. To znaczy w każdym filmie przynajmniej no ja do formy przywiązuję dużą wagę i staram się no, przynajmniej dbać w trakcie realizacji. Każdy operator może robić z biodra, nie patrząc w kamerę, ale może też w pewien sposób wycyzelować obraz. Wystarczy, że dana osoba stoi na takim tle, czy na innym i to już ma w ogóle inne znaczenie. Jeżeli robimy film, gdzie nie używamy zbyt dużo dialogów, nie wyjaśniamy sytuacji, wchodzimy w pewnego rodzaju tajemnice, to forma jest tutaj rzeczą podstawową, czyli kompozycja, światło, to trzeba się przygotować do tej sprawy, że prawda, portret może być oświetlony płasko, może być oświetlony z góry, zakrywając załóżmy oczodoły i może być oświetlony z tyłu. Na wszelkie rodzaje możemy ten portret oświetlić i to ten portret przez styl tego światła będzie nam o wiele, wiele więcej mówił niż po prostu, żebyśmy dodawali coś w słowie i tak dalej, prawda? Dokładnie tak. Czyli szczególnie, ja wam coś powiem, przy naszych warsztatach, to co my robimy tutaj, to jest zwrócenie uwagi na formę. W tym momencie mamy te ćwiczenia z 3D, czyli nie idziemy prostą metodą, że mamy, prawda, ujęcie jedno, drugie, trzecie, załóżmy kamera jest na wózku, kamera jest na kranie, kamera patrzy z wielu kątów, prawda, i opisuje rzeczywistość. Także
to, bo ja się nie znam w takich filmach dokumentalnych, czyli wiesz, takie filmy, które są, składają się głównie z wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Taką publicystykę ja się nie zajmuję tym, ja się zajmuję raczej tworzeniem jakiejś rzeczy właściwie, a szczególnie w jakimś filmie paradokumentalnym możemy sobie pewne historie, pewne rzeczy nawet lekko podiscenizować w tle i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby te wszystkie historie nabrały pewnej siły, pewnej mocy, prawda? I to wystarczy, prosta forma, a przekaz jest no, bardzo, bardzo, że tak powiem, mocny i taki film gwarantuje, nie zestarzeje się szybko, prawda? Wiele filmów jest zrobionych, gdzie koniec zapominamy. Warto popracować troszeczkę nad tymi problemami, żeby uzyskać materiał godny pokazania nie tylko w kraju, ale też, żeby był zrozumiany, że tak powiem, gdziekolwiek za granicą, może nawet w Chinach. Może nawet w Chinach. Czym jest forma najprościej dla widza? Jeśli porównamy formę do wody, czyli treści, i dzbanka, czyli opakowania. Forma jest opakowaniem, treść to woda. Jeśli tę samą wodę nalejemy do dzbanka szklanego, tak jak tutaj mamy, ta woda będzie smakowała jak ze szklanego dzbanka. Natomiast jeśli wlejemy to do porcelanowego dzbanka, już zacznie smakować zupełnie inaczej. Jeśli nalejemy tę wodę, czyli tę treść, do dzbanka miedzianego, ta woda też zacznie smakować inaczej. Tak właśnie jest dokładnie z formą. Tak, ale jeszcze bym dodał, bo jak ja bym do takiej wypowiedzi przystąpił do realizacji, to bym może, przyjacielu, nie poszedł twoimi wskazówkami, tylko wiesz, co by mnie interesowało w wodzie i w szklance? Menisk. Tak. To miejsce. I właśnie tu też jest taka sprawa, że właśnie ładnie kolega powiedział, bardzo to wszystko jest super, ale twórca, jak przystępuje, jednego będzie interesował menisk, drugiego drżenie szklanki, że na przykład ta szklanka drży na stole, woda się rusza, prawda? A to zależy od waszego spojrzenia na tą sprawę. I ilu nas jest tutaj na sali, tylu jest twórców. Każdy inaczej spojrzy. Właśnie. Absolutnie tak. I teraz rzecz w tym, że to ta nasza wrażliwość kształtuje i ten punkt widzenia detaliczny kształtuje wyobraźnię widza. I tutaj wchodzimy w wartości intelektualne, bo też chodzi o to, żeby widz poruszony tymi środkami wyrazu, tymi wartościami artystycznymi, tworzył sobie tą wartość intelektualną, czyli dopowiadał historię sam poprzez swój empiryzm, swoje życie, doświadczenie, tworzył treść, może dodatkową, może tą zaplanowaną przez reżysera lub też nawet podświadomie przekazywaną. I to jest bardzo ważne, żeby tworzyć w naszym filmie, czy też w naszych filmach w przyszłości, oprócz treści, która jest wolno płynąca, drugą treść i też warstwę znaczeniową. A nawet dzisiaj mówiliśmy wczoraj o trzeciej i czwartej warstwie znaczeniowej. Ale to wszystko jest fajne, obserwacja, ale można też wybrać drogę naszego mistrza Andrzeja Wajdy, który może mniej obserwuje, ale więcej słucha współpracowników. To też jest wyjście, że po prostu słucha, co powie ten, co powie ten, i raptem robi się wielka scena, prawda, z jakichś strzępów rozmów, czyli trzeba uruchomić, że tak powiem, oczy i uszy, prawda, i na okrągło się wiercić i jak gdyby szukać, prawda, bo wystarczy jeden impuls, wtedy ten impuls zapali we mnie światełko i ja już wiem, jak pójdę, w jakim kierunku w tej scenie, prawda, jedna podpowiedź słowna, prawda, może mi całą scenę ustawić w sposób niebywały, a nawet później krytycy mówią, no niebywałe, to ktoś szepnął. To jest ta wrażliwość dokumentalisty, bardzo istotna, bardzo ważna. Oczy otwarte, cały czas jesteśmy nastawieni jak takie... Ale jeszcze 3D. Jeszcze 3D do tego. Duży rozstaw. Rozstaw między te 64 mm, prawda, to jest ustawienie bazy, do tego dojdzie konwergencja i ostrość. Także panowie, baza, rozstawienie i konwergencja, krzyżujemy oczy. No i to wszystko. I słuchać. Żeby to ustawić i żeby słuchać, i żeby sfilmować, i nakręcić, zdobyć taki materiał, przejdziemy teraz do tego ważnego dość elementu, czyli w jaki sposób pozyskać środki, w jakich warstwach
naszej produkcji, bo tak trochę podchodzę do tego jak do produktu, czyli po raz kolejny dość marketingowo. Natomiast myślę, że to jest ważne też dla młodych twórców, nas wszystkich, dalej w naszej działalności również, żeby zaplanować albo też już pomyśleć w warstwie scenariuszowej, kto by mógł być potencjalnie naszym widzem, stacją, która by mogła nas finansować, a nawet co by można w scenariuszu już pomyśleć o jakiej lokacji produktu. Możemy o tym szerzej mówić, natomiast nie chciałbym, żeby to wyszło jako spotkanie takie typowo marketingowe, a bardziej spotkanie dla twórców, artystów. Tylko mówię o takiej możliwości i szansie, że jeśli chcemy zrobić film, wczoraj też Kasia opowiadała o takim nowym jakby sposobie na zdobywanie funduszy na film, to jest zdobywanie właśnie poprzez product placement, w cudzysłowie, bo to jest nieużywane określenie, to się nazywa sponsoring użyczeniowy, czy też lokacje jakby produktów. I to też jest sposób na to, żeby ktoś dołożył się do waszego projektu. Tak samo to może być miejsce, to może być produkt, to mogą być różne rzeczy, które pomogą wam wyprodukować film po prostu. Tak samo to tyczy się scenografii, później czołówki, tyłówki, podziękowania, dystrybucji również, bo możemy na plakatach podziękować im, pokazać loga ich. No i oczywiście cały marketing związany z gadżetami, z produkcją różnych takich działań marketingowych typowo. Jak to zrobić? Co jest ważne, żeby ten widz właśnie nam nie uciekł sprzed ekranu? Jak ustrzelić widza, Bogdanie? W samo serce. W samo serce. Jakimi sposobami? Co jest ważne dla nas? Co jest ważne dla nas twórców? Słuchajcie, no ja mi się wydaje, że ważna jest prosta konstrukcja filmu, bo jeżeli jest to proste, to jednocześnie dotyczy człowieka, no to jest uniwersalne, prawda? Czyli bo zwykle ja teraz oglądałem na różnych festiwalach, bo jeździłem filmy, które mogły być 2-3 razy krótsze. I naprawdę, nie wiem, bo ja to też mam w sobie. Każdy z twórca ma to, że chce powiedzieć to, tamto. I ten film się robi długi, wystarczy wyciąć kilka scen i ten film zupełnie staje się inny. Czyli raczej bym, szczególnie w fazie, tak powiem, montażu, opowiadania tego, to jest moja rada, no dążyć do prostoty. Proste rzeczy są niby najlepsze, są podobno najtrudniej zrobić, ale dążyć do prostoty. Absolutnie tak. Tak samo kręcicie dużo materiałów, już nie wiadomo co z tych materiałów wybrać, bo cholernie trudno jest wybrać z masy materiału, trzeba mieć naprawdę super wyrobione oko, żeby wybrać właściwy materiał i zderzyć to z innym ujęciem. Także tutaj raczej myśleć na planie, rozglądać się, myśleć, zastanowić się, a nie walić od razu, wiesz, mamy jakąś scenę. Tak, ale z jakiego kąta, gdzie, w jakimś klimacie, nastroju i tak dalej. Czyli im więcej się zastanowimy, tym ten produkt będzie lepszy i tym z tego produktu możemy utkać jakąś większą całość, prawda? Dlatego co powinniśmy sobie tak naprawdę rozwijać, żeby umieć tak myśleć, żeby nie nadprodukować materiałów, dziesiątek, setek godzin, bo już nieraz słyszałem o takich projektach, gdzie ktoś przyjechał z materiałem na dokument tam 40-50-minutowy i miał 100 godzin. Słuchajcie, to jest naprawdę trudno wybrać właściwą konstrukcję filmu, opowiedzieć dobrą anegdotę. No i jeszcze mi się wydaje, że trzeba mieć takie pojęcie o tym, że możemy zrobić portret, możemy zrobić taki portret, możemy jeszcze bliżej się zbliżyć, obciąć czoło. To będzie zupełnie inaczej wyglądało. Możemy to zrobić nawet w sylwecie. To równie może być ciekawe, prawda? Może trzeba umiejętnie te plany, że tak powiem, sobie czyścić i wtedy ten materiał już jest, że tak powiem, uformowany w trakcie zdjęć. To po prostu wymaga troszeczkę takiej praktyki,
chodzenia, prawda, i podejmowania decyzji. Ja wiem, że to jest trudne, bo jeżeli mamy jakąś dokumentalną scenę, to ja na przykład teraz właśnie z koszałką robiłem ten mecz Polska-Włochy i raptem patrzę, cholera, wychodzi gość w futrze z jakimiś butami w szpic, jak baron cygański. Okazuje się, to był trener zespołu włoskiego i on wszedł na murawę w ogóle jakimś takim tanecznym takim tym. I teraz tak, podejmujemy decyzję, w jakim planie to zrobić. No, bo wiesz, właśnie do koniec te buty, no to aż cię prosi. Właśnie obciąłem mu głowę. No i podobno nieźle wyszło. Ale też decyzja, prawda? To musi być decyzja, bo już później w tym nie zrobisz tego, prawda? Każdy ruch na planie to jest jakaś decyzja. Gdzie postawić kamerę? Czy to właśnie w filmie kadrować. Fabularnym, czy w filmie właśnie siedzi tu mój przyjaciel Jakimowski, który też przywiązuje wagę do formy. Tak myślę. Do serca. Proszę? Zgodnie z twoją radą, tylko do serca. Strzał prosto w serce. Strzał prosto w serce. Tak ustrzeliśmy. Nie, bo to jest... A ten menis, który mi się bardzo spodobało, bo to jest styk formy z treścią. Nie ma czegoś takiego, jak to mamy forma albo treść, to tak. Nie ma czegoś takiego. Czyli interesuje po prostu, jak to się przenika. Tak, oczywiście. Jak to zmysłowo wygląda. Tak. Idea się obleka w ciało. Przepraszam. Musimy mówić do mikrofonu. A to jest właśnie, dajcie mikrofon mojemu przyjacielowi, dyskusja może być poszerzona właśnie. Tak, prosimy o powtórzenie, dlatego że jest tłumacz jeszcze. Przepraszam, mówię, że zgodnie z twoją radą, byłeś moim nauczycielem, strzał prosto w serce to jest jedyna zasada, której można się słuchać. Sensowna. Ale wracając do tej metafory z wodą i dzbankiem, czyli metafory między treścią a formą, to twoja odpowiedź jest bardzo, bardzo metaforyczna i trafna w takim znaczeniu, które być może nie podkreśliliście go, ale ja jej widzę, że ciebie interesuje styk formy i treści. Nie ma czegoś takiego jak treść bez formy. W ogóle nie istnieje nic takiego, nie można tego wyodrębnić. I podobnie jest treści intelektualne nie istnieją tak naprawdę, dopóki się nie obleką w jakiś sposób w filmie w ciało. I ten menisk cały czas mi chodzi po głowie, że to jest taka fajna metafora, że ciebie interesuje zmysłowość tego styku formy i treści. Że to jest, że jedno bez drugiego w ogóle nie ma sensu. Że to jest takie zmysłowe, że ty widzisz taką skórkę, gdzie po prostu ta forma nabiera treści. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz i bardzo do mnie przemawia. I zachęcam wszystkich do tego, żeby nie oddzielali od siebie tych rzeczy, ani nie myśleli o samej formie, czyli o tym, jak zrobić efektowny film, i nie myśleli o tym, że chcą tylko przekazać jakieś treści, jakie oblec słowa, powiedzmy, że tam w scenę, tylko w taki instynkt, w którym te rzeczy się jakby ze sobą mieszają, tak? One są poplątane, nie dające się rozdzielić w ogóle. I to jest jakby kwintesencja w te takie najlepsze sceny w twoich filmach. To nie da się ich powiedzieć, co jest ich treścią, albo na czym polega cudowność formy. One właśnie dlatego są unikalne, że to po prostu, że filmowość jest, nie daje się rozłożyć na czynniki pierwsze. Nie da się powiedzieć, co jest formą, co jest treścią. To jest po prostu taki strzał w serce. Jeżeli ktoś ma wrażliwość, to jest jakby strzał w środek jego wrażliwości i tyle. Właśnie. Bardzo dziękujemy. To bardzo naprawdę powiedział, naprawdę pięknie, trzeba przyznać. To dziękuję ci bardzo. Naprawdę, no super. Naprawdę już wiem, w jakim kierunku dalej konsekwentnie dążyć. Czyli też, że tak powiem, jestem wzmocniony po tej wypowiedzi. Dziękuję ci bardzo. Tak, i to jest, to wszystko się dotyczy i dokumentu, i fabuły właśnie. Kolega robi te piękne swoje filmy, które no bez tej formy, no to przecież no nie istniałyby, no to naprawdę, no to musi być jedno z drugim powiązane.
trzeba zwracać na tym uwagę w trakcie zdjęć, bo później co? Później możemy tylko ruch przyspieszyć, zwolnić, trikowy, ale to wszystko są sztuczne, że tak powiem, takie namiastki, prawda? Dlatego nie należy zapominać oczywiście o naszej wrażliwości, naszym instynkcie, żeby słuchać tego wewnętrznego głosu, tego serca, o którym tutaj bardzo często powtarzamy, a w szczególności też powtarzamy to też na naszych zajęciach praktycznych, dlatego też nasze zdobywanie naszej świadomości, naszej powtarzalności, czyli takiej praktyki i znajomości języka, czyli środków wyrazu, no to jest jakby praca i praca nad nami samymi, żebyśmy mogli no, doprowadzić nasze grupy, nasze osoby do zrobienia filmu. Co to znaczy, słuchajcie, myśleć dokumentalnie, gdybyśmy mieli sobie odpowiedzieć na takie pytanie? Co to znaczy myśleć dokumentalnie w ogóle? Mi się wydaje, że to jest, na to znaczy myśleć, bo cały czas jesteśmy w dokumencie. To znaczy, wiesz, kręcisz film, myślisz dokumentalnie, a bracie idziesz do domu, siadasz i nalewasz sobie, bracie, złocistego płynu, nie będę wymieniał nazwy, i wtedy myślisz inaczej. Cały czas trzeba myśleć, bo nie wiem, przynajmniej, wiesz, no, cały czas trzeba dokumentalnie myśleć, no. Jesteśmy cały czas dokumentalistami. Nawet chcę powiedzieć wam, do tego stopnia, że trzeba sny kadrować sobie. Takie są, że jest sen, a ty, bracie, kadrujesz to, bo coś ci tutaj nie pasuje, kolego. Czyli na okrągło musisz być nakręcony. No. Tutaj nawet możemy sobie pozwolić na takie wspomnienie o tych różnicach gatunkowych, że tak naprawdę fabularzyści, czyli filmowcy, którzy tworzą fabuły, no, też myślą dokumentalnie, ponieważ też obserwują, też się inspirują. Takim przykładem... No tak, ty nam niewątpliwie. Śląski, no, mnóstwo reżyserów, wszyscy tak naprawdę obserwujemy świat i chcemy go opisywać. Teraz czy w formie dokumentalnej, czy w formie fabularnej, czy w ogóle dzielić to gatunkowo. Czasami to się przenika, no, wie, że to jest dokument, czy to jest paradokument, czy to... Rozumiesz. Prawda? Na pewno... Jak ja mówię, wczoraj powiedziałem tak, że robimy zajęcia w tym, między dokumentem a fabułą, prawda? I tam jak tacyś obcokrajowcy, ja w językach słaby, ja mówię cwiszem, dokumenta, fabular. A jeszcze nie zrozumiał, to ja mówię między ustami a brzegiem pucharu. A zrozumiał. Tak, mi się też to bardzo podoba, co właśnie teraz profesor mówi, że nie można powiedzieć, że myślenie dokumentalne albo myślenie fabularne. Jak to w ogóle rozdzielić od siebie? Właśnie myślenie jest filmowe. I cześć, po prostu to są obrazy. One mają początek, one jakby przebiegają w jakiejś formie od początku do końca. I jak to podzielić, czy to jest fabularne, czy to jest dokumentalne? Jak to w ogóle zrobić? Przecież w dokumencie się inscenizuje, a w fabularnym filmie się podgląda czasami. Wcale się nic nie inscenizuje, tylko się stawia kamery i się kradnie, nawet ukrytą kamerą. To jak rozdzielić te rzeczy od siebie? Nie da się rozdzielić, a czasami te filmy dokumentalne są tak kreacyjne i tak niezwykłe historie opisują, że to w ogóle to nie jest mądre powiedzieć, że to jest dokumentalny film. Dlaczego dokumentalny? Nie ma tego. Więc myśleć po prostu trzeba filmowo i tyle. I to, czyli po prostu obserwować świat, bo przecież bez tego się nie da zrobić filmu. To prawda. Żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę te podziały gatunkowe istnieją chyba tylko w świecie krytyków i gdzieś w literaturze. Natomiast my już jesteśmy dalej, bo my uczymy tego, co dopiero będzie, co jest obecnie. Bo teraz 3D to tak, jesteśmy na krawędzi, że tak powiem, krok do przodu zrobiliśmy, prawda? Bo weszło 3D i normalnie zaczęły się schody, bo 3D tak... Ja na przykład teraz jak w Łodzi prowadzę te zajęcia w 3D, 3 razy więcej student korzysta z takich zajęć, bo musi się skupić, wszystko, wiesz, ustawić pod kątem 3D, bo odpowiednie światło, to wszystko idzie na plus, czyli to 3D naprawdę jest super, bo musimy się wytężyć do maksimum, prawda? Żeby jeszcze zapanować nad tą techniką, czyli jeszcze dodatkowo masz temat, pomysł, wszystko, czy dokumentalnie, czy fabularnie, ale jeszcze masz technikę, która ci to utrudnia.
A, to jest wtedy jazda, prawda? Wracając jeszcze tylko, bo tutaj przeleciałem jedną planszę. Naszą taką trochę rolą też jest porządkować chaos, który nas otacza, bo wszystko, co dookoła widzimy, to można powiedzieć, że w pewnym sensie jest chaotyczne, a my tak naprawdę tylko robimy z tego jakąś opowieść, jakąś syntezę, jakąś anegdotę, jakąś retrospekcję, coś, co potem, czym potem możemy się skomunikować i opowiedzieć za pomocą ekranu i dźwięku z przyjaciółmi, z widzem, z szerszą widownią, ogromną widownią z całym światem, bo tak naprawdę też dążymy do tego, żeby komunikować się uniwersalnie i ponadczasowo. Znany nam cykl oczywiście, którym teraz rzuciłem na ekran, znany wszystkim, czyli co jest ważne, żeby zrobić film, co powinniśmy mieć od samego początku. Pierwszy powinien być pomysł, potem scenariusz, jakkolwiek zapisany, bo to nie musi być scenariusz pełen dokładnie, zwłaszcza w filmie dokumentalnym. Jak to powinno być, Bogdan, zapisane? Znaczy, jesteś za scenariuszem, czy nie? Nie, bo ja jestem słaby w pisaniu, więc ja sobie bloczki spisuję, tylko sceny, bloczki takie i później hasłami, bo to życie jest tak bogate, że co byś nie wymyślił, to życie przebije to, bo to w pale się czasami nie mieści, co widzimy, prawda? Że planowałeś, załóżmy to, a jest jeszcze to, jeszcze więcej i jeszcze o większym znaczeniu. Także tutaj, no wiesz, ja na przykład nie robię filmów takich, szczególnie, właśnie dobrze się przygotować, dokumentację i czekać, czy sprowokować sprawę, prawda, i tak dalej, czekać, podrzucić coś, prawda, zanęcić i wyczekać, no. I ta dokumentacja. Wtedy jest naprawdę super, bo wtedy mamy świeżość i ja nie potrafił, prawda, szczególnie jak ja pracuję z jakimiś aktorami, tymi naturszczykami, no to oni muszą mieć idealne podłoże do tego, żeby się dobrze czuć przede wszystkim. Wtedy to tylko obserwować i wtedy proponuję, że nawet użyć dwie kamery, z dwóch kamer, prawda, żeby obserwować daną sytuację, mamy scenę. Dlatego dokumentacja jest bardzo istotna. Chciałem też jednak zwrócić uwagę na ten scenariusz, ponieważ dzięki scenariuszowi, który zapiszemy, bloki oczywiście są bardzo ważne dla nas, to jest nasz zapis, ale żeby też pozyskać środki, żeby ktoś w ogóle nam jakby pomógł w realizacji tego dokumentu, ważny jest. No tak, oczywiście. Treatment. To jest bardzo ważne, tak. To jest bardzo ważne, bo na podstawie tego walczymy o budżet, prawda? To jest bardzo ważne. Tak, i teraz ta dokumentacja powinna być tak naprawdę na dwóch etapach. Na dokumentacji naszego tematu, naszego pomysłu dla samych siebie, żeby w ogóle napisać na przykład taki treatment, żeby te rzeczy, które gdzieś zaobserwowaliśmy, wymyśliliśmy, żeby miały jakieś podłoże, jakąś wartość, która tak naprawdę, no, może być zaobserwowana. Dlatego ta dokumentacja powinna być przed scenariuszem, po scenariuszu, potem do zdjęć, przygotowanie do zdjęć. No i oczywiście później zdjęcia. I teraz podczas tego procesu zdjęć już wiele sobie powiedzieliśmy na ten temat. Na pewno otwarte oczy, wrażliwość, nasz instynkt, najbardziej profesjonalizm, nasze wszystkie doświadczenia, otwartość też na ludzi, na ekipę. Co jeszcze, Bogdan? Co jeszcze jest takie ważne, żeby... A jeszcze catering. Catering. Ale to ja mam radę. Panowie, nie jedźcie w trakcie zdjęć. Błagam. Po zdjęciach. Bo po prostu umysł inaczej pracuje. Ja nie jem. Znaczy w trakcie. Ja też nie jem. Ja też nie jem. No właśnie, wiadomo, że... Jemy po zdjęciach. Catering. Bo. Znaczy nie w trakcie zdjęć, a to jest ważne. No tak do 16. Słuchajcie, naprawdę, od razu inaczej człowiek myśli, jak jest najedzony. No wiesz, się nie... Znaczy nie myśli. Nie myśli, no inaczej myśli, no bo wiesz, w głowie tworzą się inne obrazy, do innego filmu. Bo się tworzą, wiesz, po zjedzeniu inne obrazy, że tak powiem, może krótko bym powiedział, różowe. Później montaż, słuchajcie. Montaż bardzo ważny, kolejny etap życia filmu. Na tym montażu, słuchajcie, no, bardzo często jest tak, że oglądamy swoje materiały i powstaje po raz kolejny nowy pomysł. Znacie to? Znacie to uczucie? No właśnie, bardzo przyjemne i to tak naprawdę jest kolejny etap kreacji filmu.
również ważne. Postprodukcja. Jak się to, jak zakończyć, jak to wypiścić, jak wyrzeźbić do końca nasze, czy też ociosać nasze diamenty. Potem oczywiście kolaudacja, kolejny krok ważny, czyli spotkać się z tymi, którzy nam gdzieś w pewnym sensie zaufali, dali środki. No i teraz, czy spełniliśmy ich warunki? Miewałeś kolaudację przy swoim filmie? Miewałem. Właśnie, jak to było, powiedz? No to, wiesz, na takiej, bo ja w innych czasach żyłem. No właśnie. Inne czasy były, więc tu siedzieli przedstawiciele różnych komitetów, prawda, ubowcy, no, dyrektor wytwórni, zastępca i wypowiadali się na temat filmu. A ja, co ja robiłem? Wychodziłem do kabiniarza i mówię tak, panie Zdzisiu, jak wyszło? Dziękuję panu bardzo. Bye bye, panowie. Tak było. Ocena człowieka, który wyświetla film, była oceną dla mnie najważniejszą, a nie oceną kolaudacji. Teraz się kolaudacje zmieniły, oczywiście, ale dawniej tak było, a ja robiłem filmy w dawnych czasach, więc mówię jak było. Tak, te dawne czasy możemy trochę, tutaj ośmieliśmy się raz porównać kiedyś na zajęciach, te dawne czasy do współczesnych czasów, ponieważ kiedyś była cenzura, teraz jest no biznes, czyli to, czy ten film zarobi na siebie, czy nie. Jeśli chcemy sprzedać swoje wartości głębsze, czyli kiedyś też tematy, które były istotne i ważne, a nie były w zgodzie z polityką, to my też teraz te wartości możemy gdzieś trochę ukrywać. Słuchajcie, te drugie warstwy znaczeniowe, mimo komercji, mimo tego, że film powinien mieć trochę sensacji, trochę akcji, trochę konfliktu, punktów zwrotnych, nawet też w dokumencie, prawda? Sztuki, to my też możemy tam właśnie zawierać swoje wartości te artystyczne i intelektualne w drugiej warstwie znaczeniowej, niekoniecznie trafiającej do tej pierwszej widowni, targetowanej. Używam takich określeń specjalnie, słuchajcie, bo taki jest rynek, bo taki jest świat też łączenia komercji, artystów i sztuki. To naprawdę można pogodzić. Zgadzasz się z tym trochę, czy nie? Tak. To taki, no, znaczy w sumie no, to jest tak, nowy model. Jest, no, oczywiście, no, każdy sobie, no, jeżeli ja mam kamerę w tej chwili, to ja sobie mogę montować film, mogę sobie wybrać temat, mogę sobie chodzić, mogę pół roku robić ten film, mogę sobie spokojnie montować, no ale ja na przykład uwielbiam montować z dobrą montażystką, która zna poczucie rytmu i tak dalej. I ja na przykład robię z Agnieszką Bojanowską, wybitną montażystką, która przeszła kronikę filmową, filmy dokumentalne, filmy fabularne. Ja w życiu nie ustawię takich rytmów, bo ona całe życie te rytmy ustawiała w różny sposób, prawda? I ja muszę mieć do swoich filmów, muszę mieć taką montażystkę, prawda? Która mi te rytmy ustawia, bo to jest bardzo istotna sprawa, rytm filmu i tak dalej. No, ale w waszych to możemy się uczyć tego. No ja naprawdę już nie mam czasu i ja gdyby no, powierzam pewne rzeczy, już potem wspólnie kombinuję. Natomiast ja się spalam w trakcie, że tak powiem, zdjęć i staram się, żeby dostarczyć materiał na tyle dobry, żeby mnie dostał w głowę od tej montażystki. Bo ja miałem takie przypadki, że w ciemnej sali siedzę obok niej i w pewnym momencie no, kiksy jakieś lecą. Ja dostałem prawym sierpowym, przyjąłem z godnością. I to jest praca. No. Tak się pracuje. No. Muszę jej dać taki materiał, żeby ten materiał nie wyleciał za drzwi, bo ja miałem też taki przypadek, że zrobiłem taki materiał i następnego dnia już nie pracowałem z nią. No, takie były przypadki. No, to mnie mobilizowało. No. Ale to jest wyjątkowy przypadek, także mówię to jako ciekawostka. Bardzo dobry przykład. My tutaj mamy trochę inne metody. Inne metody, tak. I też możemy sobie powiedzieć, jesteśmy w miejscu Finspring Open. Cały projekt Sławomira Idziaka jest o tyle ciekawy i atrakcyjny też dla nas, że to jest jedyne miejsce chyba, gdzie możemy sobie eksperymentować, szukać nowych form, nowych środków wyrazu. Mamy technologię, mamy wszystko, co jest potrzebne do zrobienia nawet krótkich form tutaj, w tym miejscu, które mogą nam otworzyć oczy, kolejną jakby wrażliwość, dać kolejne pomysły na sposoby komunikowania się z widzem,
potencjalnym, tym, którym sobie wymyślimy, jaki to będzie, czy szerszy, czy mniejszy widz, tak? Nawet dzisiaj mamy dodatkowo, nawet po tym, co powiedziałeś, tak mogę powiedzieć, że mamy nawet straż pożarną, która przyjedzie z wodą i będziemy robić deszcz. Także zapraszamy Was. Zaraz od 8 robimy tutaj w 3D. Sceny, w 3D. I to w 3D. Także zapraszamy serdecznie, będziecie chcieli. Przy... Jest szansa, że deszcz pojawi się w sposób prawdziwy. Proszę. To będzie taniej. Jest szansa, że się deszcz pojawi naturalnie. Natomiast nie będzie taki gruby. Nie, nie, proszę pana, deszcz musi być do 3D specjalny. Tak, musi być odpowiednio poświetlony. No. Proszę pana, musi być widoczny, bo jeżeli pan ma mrzawkę, to pan robi, wie pan, normalnie w systemie tym normalnym, ale w 3D walimy dobry deszcz, takie, wie pan, krople i moczymy się do dechy. To znaczy, do dechy będziemy się moczyć. No tak, 3D to wymaga tego. Tak, bo robimy tak naprawdę film sobie ponadczasowy. Zresztą kilka powstaje form dokumentalnych. Powstaje 5 2D i jeden film 3D, a jeden też making of w 3D. Pewnie zobaczymy to wszystko w piątek lub w sobotę według programu. Natomiast też chciałem zwrócić uwagę o tym naszym celu i też jaki ten film dokumentalny powinien być, żeby mieć przynajmniej taki dorobek artystyczny, jak ma profesor Bogdan Dziworski, jak również żeby dotrzeć do tej widowni, która no, nie tylko jest naszą lokalną widownią, słuchajcie, bo tu o tym rozmawiam bardzo często, czyli o tym, żeby być rozumianym na całym świecie, czyli żeby film był uniwersalny, nie miał tak naprawdę języka, takiego naszego języka, czy polskiego, żeby był, wiecie, żeby był lokalnie tylko rozumiany, żeby był rozumiany poprzez obraz, poprzez dźwięk, poprzez środki wyrazu, no i poprzez tematy, które dotyczą każdego człowieka. Prosty i prawdziwy. O tym sobie też wspomnieliśmy. Trzy życia filmu. To wiadomo, to jest moment, kiedy film powstaje w naszych głowach. Później realizujemy go. Też ten film jest trochę inny. No i na postprodukcji, czyli na montażu, ostatnie życie tego filmu. Może to już ostateczne. Tworzące całość, cały kształt i cel naszego jakby kierunku rozwoju. Co jest ważne, Bogdan? Gdzie postawić kamerę? No to już omówiliśmy, bo jest jedno miejsce tylko. Wyprzedziliśmy. Jedno miejsce jest, jak tu jestem, to jak człowiek wchodzi, to już wiadomo, gdzie ja postawię tą kamerę. No jest jedno miejsce. No oczywiście można kombinować. Boku, prawda, z tego, przez to, przez tamto, no ale ja tak sobie wchodzę, widzę jedno miejsce, a dalej to możemy sobie, że tak powiem, przestawić, prawda? Tylko trzeba też wybrać plan, czy lecimy szerokim kątem, czy całością lecimy, co nas interesuje tutaj, prawda? O, to jest problem, prawda? Na przykład jak tu teraz świeci światełko, to ja mogę zrobić tak, załóżmy przykład, świeci światełko na ekran. Ja mogę zrobić tak, świeci światełko miękko, ale mogę przenieść dwa kroki w prawo i już będzie ostro świeciło, już będzie inne znaczenie, prawda? Już będzie ten obraz, prawda, plastycznie inny. Czyli w zależności od tego, gdzie ja jestem, znaczy, jak mówię, punkt widzenia, punktu siedzenia, ale nie tylko. Trzeba, mi się wydaje, też daną scenę oblecieć w koło. Zwykle, bo tak, przychodzimy i już kręcimy. Nie, kolego, obleć w koło, zobacz, a może stąd. Jakie światełko, kolego, jaki ten, jak dalszy plan i sobie wybierz punkt. Bo po co mam robić tak, 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 a później w montażowni co? Chyba, no nie wiem, mogę robić tak i po osi, i z kąta. Przecież różnego rodzaju techniki są, prawda? Mogę z jednego punktu zrobić szeroki, bliski plan. Mogę mieć dwa plany z jednego punktu, z dwururki tak zwanej, mogę z kąta robić. Tak jest. Prosta rzecz. Od detalu do ogółu bardzo ważne szczegóły. Też jest bardzo, słuchajcie, ważnym taką pracą nad naszym filmem to zdobyć swój własny styl, własny język, własny charakter. Co byś doradził Bogdanie? Jak pracować nad własnym stylem? Własnym charakterem. No i tak jak mam styl, no to znaczy widzę to tak i konsekwentnie, znaczy można zrobić nawet film nieostry, jak będzie filmem. To znaczy, po prostu no zależy co robimy
i jak się do tego, że tak powiem, przykładamy. No, jak chcemy to opowiedzieć, prawda? W jaki sposób? Co należy uwypuklić, prawda? Jak, czy człowiek mały w stosunku do architektury, czy pokazujemy jego ząb? Przecież można przejść, bracie, z totalu na detal zęby albo na język. Wywala język i też jest sprawa, prawda? Że teraz widz jest tak wyrobiony oglądaniem tych filmów wszystkich, że on od razu kojarzy. Dawniej to nie było do pomyślenia, prawda? Trzeba było pilnować kierunków, a teraz jeden z montażystów, jak na przykład ja mówię, słuchaj, a co z kierunkami? No to odpowiedź była prosta. Słuchaj, kierunki są na mapie. Tak mi powiedział. No teraz widzę Scorsese filmy, zmienia kierunek, ale świadomie to robi. Miesza kierunki, prawda? Ale jest to ku temu. Trzeba znać te kierunki, znać, prawda, jak, gdzie tą kamerę, żeby nie było skoków prawo, lewo i tak dalej. I znać, ale możemy czasami zmienić ten skok, prawda, osiągając o wiele ciekawszy efekt, prawda, w zderzeniu. No to są wszystko takie chwyty proste. I one się nie zmieniły od czasu Lumière, nie? Braci Lumière, dokładnie. Braci, tak. To jak już zaczął kręcić na korbkę, to wiesz, to już były te same zasady. No to co teraz w montażu? Teraz tylko te triki dochodzą, teraz przewaga tych trików i człowiek się tymi trikami, że tak powiem, fascynuje i osłabiasz emocje stare. No tak. Dlatego takim lepiej prosto, zgrzebnie, a ciekawiej. Taką świetną, myślę, że najbardziej trafioną ilustracją tego wszystkiego, co mówimy, będzie film Kilka opowieści o człowieku Bogdana Dziworskiego, właśnie na który serdecznie zapraszamy. Tak, dobra, słuchajcie, a może ja już nie będę potrzebny, bo ja bym chciał się trochę... Dobra. Przepraszam bardzo, to już Państwa może zostawię, ponieważ ja o godzinie 20 mam bardzo ciężkie zdjęcia i pozwolę sobie zostawić Was, a słuchaj, Ty, zapraszam. Ja będą pytania, to wszystko wierzę. Słuchajcie, ja o tym filmie wszystko wiem, wszystko Bogdanie, profesorze. On to jest mój kolega, którym prowadzimy już, prawda, któryś rok. Czy tak. I on Wam wszystko, że tak powiem, cudownie wytłumaczy, bo zna mnie, zna szczególnie ten film, długo rozmawialiśmy na ten film, a ja mam, że tak powiem, o 8 mam zdjęcia nocne, woda będzie, także muszę wydawać jakieś decyzje. Zapraszamy na film. Dziękuję Bogdanowi. Bardzo Wam dziękuję.